witajcie, AquaGupik z tej strony. Dzisiaj miał być odcinek o nonach, tak więc jest. No to co, zaczynamy. Neon Inessa jest jedną z najbardziej popularnych ryb akwariowych. Dostępna praktycznie w każdym sklepie akwarystycznym. Swoją popularność zyskał dzięki efektownemu ubarwieniu, wytrzymałości i zapewne niskiej cenie. Neony Inessa występują w zachodnim i północnym dorzeczu Amazonki, w południowo-wschodniej Kolumbii, wschodnim Peru i Brazylii. W większości zamieszkują leśne strumienie i mniejsze dopływy. Rzadziej główne kanały, woda w ich naturalnych siedliskach jest zazwyczaj kwaśna, zabarwiona na brązowo z powodu nagromadzenia substancji humusowych. Czasem są również spotkane w wodach białych. Środowisko, które zamieszkują, charakteryzuje się przeważnie zatopionymi gałęziami, konarami drzew i substratem przykrytym rozkładającymi się liśćmi. W niektórych siedliskach występują też rośliny. Charakterystyka i usposobienie. Dorosłe osobniki osiągają od 3 do 3,5 cm długości. Górna część ich ciała jest lekko niebieska, brzuch biało-srebrzysty. Ryby charakteryzuje niebieski poziomy pas, biegnący od nozdrzy do podstawy płetwy tłuszczowej, oraz czerwony pas, który rozpoczyna się na środku tułowia i rozciąga do podstawy płetwy ogonowej. Matka, aż ciężko mi to było przeczytać. No to tak właśnie od strony bardziej naukowej. I pas ten odbija światło. Na grzbiecie czasem pojawia się ciemno-oliwkowo-zielony połysk. Poza powyższymi oznaczeniami ciało wraz z płetwami jest przeźroczyste. Nocy podczas odpoczynku barwy czerwona i niebieska ciemnieją. No to faktycznie. Stają się szare lub czarne i uwidaczniają ponownie wraz z poranną aktywnością. W handlu dostępne są również formy hodowlane z długimi płetwami, krótkim ciałem, albino, złota czy diamentowa z mieniącymi łuskami na grzbiecie. Niestety lata hodowli komercyjnej form sztucznych wpłynęły negatywnie na ich linię genetyczną, co ma wpływ na niską odporność. Gatunki te są również w stanie do pewnego stopnia zmieniać intensywność swojego ubarwienia. W jasnych warunkach, przy jasnym podłożu lub tle i przejrzystej wodzie ich ubarwienie blednie. Natomiast w nocy ciemnieje. To także może być reakcja mająca na celu zmniejszenie ich widoczności. Dymorfizm płciowy jest mało widoczny. Dorosłe samce są odrobinę mniejsze od samic. Ich opalizujące pasy biegną prosto wzdłuż ciała, które u samic noszących ikrę często załamują się powyżej płetwy grzbietowej. Samce są większe i mają bardziej zaokrąglony brzuch. Neony są spokojnymi, ławicowymi rybami i należy je trzymać w grupie minimum 10 sztuk. Preferowane więcej. No, u mnie akurat ta dyszka minimum, no gdybym miał większy baniak, to z pewnością byłoby ich więcej. Co ciekawe, badania wykazały, że tylko powyżej tej liczby ich wrogość i nerwowość wewnątrz stada maleje. W dużym gronie czują się bezpieczniej, są aktywniejsze, ładniej wyglądają i prezentują ciekawsze zachowania. Podsumowując, Neon Inessa jest spokojną, stadną rybą, dosyć wrażliwą na zmianę parametrów wody. Należy go hodować w stadzie co najmniej 60 sztuk. No to czytałem, z uwagi na niewielkie rozmiary nie zaleca się trzymania jej z dużymi drapieżnymi rybami. Na przykład skalar może wziąć takiego neona za pożywienie. Są takie przypadki. Do akwarium dla tego neona oprócz roślin powinno
dać się korzenie idealnym środowiskiem dla Neona i Nesta są tak zwane czarne wody. Zbiornik średniej wielkości minimum 50 litrów, temperatura wody 22-25 stopni, skala pH lekko kwaśna 5-7. Co do odżywiania, to wszystko żerne ryby w naturze odżywiają się małymi bezkręgowcami, skorupiakami, glonami nitkowatymi i wpadającymi do wody owocami. W akwariach można je regularnie karmić pokarmami suchymi, a najlepszą kondycję i wybarwienie zapewni im jedynie zróżnicowana dieta zawierająca im mrożone pokarmy, na przykład wodzień, dafnie, rozwielitkę, artemię i tym podobne. Akwarium. Dla niewielkiej grupy zaleca się minimum 60 cm długości akwarium, urządzone najlepiej na wzór biotopu naturalnego. No, z tym to różnie bywa. Moje akwarium jest tego przykładem. Z tym urządzeniem tak jak w naturze. Co do tego 60 cm, no nie jest 52 chyba, jeśli dobrze pamiętam. I tam te parę centymetrów plus minus to raczej temperatury, miałem powiedzieć. Raczej problemu dla nich nie robi. Charakter takiego zbiornika dopełni garcie suchych liści, między którymi ryby znajdą dodatkowe schronienie. Rozkładająca się ściółka będzie dobrą pożywką dla drobnoustrojów, co może stanowić cenne źródło pokarmu dla ryb, a także uwolni do wody korzystne substancje humusowe. Alternatywą może być niezbyt silne oświetlone akwarium, miejscowo gęsto obsadzone, mało wymagającą roślinnością, również pływającą z dodatkiem drewna. W naturze unikają intensywnego światła i wolą przebywać pod osłoną cienia, dlatego też nie będą dobrym wyborem do zbiorników typowo roślinnych z mocnym jaskrawym oświetleniem. No, u mnie tego cienia, schronienia w gęstwie nie mają, z pewnością pod dostatkiem. Także myślę, że z tym problemu nie mają. Oczywiście są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody i temperatury. Woda do podmian powinna mieć zbliżone parametry i temperaturę do tej z akwarium, to wiadomo. W zaniedbanych lub źle prowadzonych zbiornikach często chorują. No, u kogo neony nigdy nie miały ospy. Najlepiej czują się w wodzie bardzo miękkiej i kwaśnej o temperaturze plus minus 22 stopnie. W akwarium towarzyskim mogą być trzymane z innymi spokojnymi, niedużymi rybami o podobnych wymaganiach środowiskowych. Dobrym wyborem będą na przykład preferujące chłodniejszą wodę kiryski, pstre, para łagodnych pielęgniczek, na przykład Abstrogamma steinhanderi. To są katusze dla mnie to czytać. Te nazwy. Małe drobnoustki, otoski czy brążeniowate. Nie należy trzymać ich w towarzystwie dużo większych i bardziej aktywnych gatunków. Czy gupiki są od nich dużo większe? Myślę, że nie. Czy aktywniejsze? Niby teoretycznie tak, ale tu jest bardzo porównywalnie, jak możecie zobaczyć. Dla skalarów z czasem staną się pokarmem, a wśród szybko pływających tęczanek lub grzanek mogą być zastraszone i chować się po kontakt zbiornika. No to o tych skalarach mówiłem. Sprzęga mi też właśnie
nie spotkałem się, żeby ktoś je trzymał. Co do rozmnażania, rozmnażanie neonowinesa wymaga osobnego zacienionego zbiornika taryliskowego z dużą ilością drobnolistnych roślin, na przykład mchów. No, u mnie tego mchu mają pod dostatkiem, chociaż nie planuję jak na razie ich rozmnażania. Ten mech dostałem przedwczoraj od kolegi. Tam widzicie, jest go po prostu pełno za kokosem. Tam za przed trawą, za kokosem. Po prostu jest go tam pełno. W ogóle jak możecie zauważyć, znowu wszystko się zmieniło, nie? U mnie co odcinek się wszystko zmienia. No, dostałem naprawdę dużo trawy od sąsiada, która, no jak możecie zauważyć, te liście nad taflą ma się dobrze, rośnie cały czas, niedługo pewnie przycinka. Dostałem także Anubiasa tutaj i u mnie wypuścił raz, dwa, trzy, cztery liście. Czy coś jeszcze doszło mi, co chciałbym wam pokazać? O, tutaj wam mogę pokazać, chociaż gałęzatka zasłania. Ten, kto widział poprzedni odcinek, ten wie, że tutaj w tym miejscu, o, to była ta taka, jak ja to mówię, mała żabienica, chociaż nie wiem, jak to się nazywa, ale zaczęło mi wtedy to rosnąć, nie? I oprócz tej sadzonki tutaj za kamieniem, jeszcze jedna powstała tutaj. Po prostu ze żwiru wychodzą. Jedna tam w gęstwie, nie będzie jej widać. Ale tak z tydzień temu, może trochę więcej, obudziłem się, patrzę i coś jest z nimi nie tak, nie? I jak się okazało, straciły nie tylko te małe, nie? Ale te duże też. O, tu mamy jednego z nielicznych liści tych dwóch dużych. Nie wiem czemu. Po prostu te liście zamieniły się w taką delikatny materiał, który w ciągu kilku godzin się rozpuścił. Nawet nie zdążyłem tego wyciągnąć, a tego już tam po prostu nie było. Nie wiem, mam nadzieję, że się to więcej nie powtórzy, no bo no szkoda liści tracić, tym bardziej skoro właśnie były bardzo gęste, a no tak średnio teraz wyglądają. Ale mam nadzieję, że mi się odbudują jakoś. Tutaj możecie zauważyć jeszcze ten Anubias. Puszcza tu korzenie. Jest ich co najmniej kilka. Tu wszędzie. Tu nawet. Pewnie będą szły, aż nie zderzą się z podłożem i zaczną się tam zagłębiać. Myślę, że to im raczej nie powinno sprawić większego problemu, dlatego że no piach tu jest, także powinny się przebić. Czy coś tu jeszcze mam do z takich bieżących spraw? Nie, chyba nie. Dobrze. Jejku. Dobrze. Wracamy do naszych neonów. Woda do rozrodu powinna być bardzo miękka, kwaśna o temperaturze około 24 stopni, czyli wyżej niż normalnie, o te plus minus 2 stopnie. Do filtracji wystarczy niewielki filtr gąbkowy z regulacją przepływu. Wyregulowany tak, aby cyrkulacja wody nie była zbyt silna, no to jest oczywiste. Neony Inesa można rozmnażać w grupach składających się z podobnej ilości samców i samic, jednak lepsze rezultaty uzyskamy, rozmnażając je w parach.
Przed planowanym tarłem należy oddzielić samice od samców, na przykład przegrodą, i częściej karmić je żywymi pokarmami. Kiedy samice będą grubsze, a samce intensywniej wybarwione, wybieramy najgrubszą samicę i najładniejszego samca i wieczorem przenosimy do osobnego zbiornika. Tarło zazwyczaj rozpoczyna się następnego dnia rano. Jeżeli po kilku dniach się nie uda, to można spróbować z inną parą. Ryby rozrzucają najczęściej wśród roślin około 100 jajeczek. Dorosłe osobniki wyjadają ikrę, dlatego po jej dostrzeżeniu konieczne jest odłowienie rodziców. Wylęk następuje w ciągu 24 do 36 godzin. Po kolejnych 3-4 dniach larwy rozpoczynają wędrówki po akwarium. W pierwszym okresie wymagają najdrobniejszych mikropokarmów do czasu, aż będą na tyle duże, aby przyjmować drobne pokarmy żywe. To jest larwy artemii czy nicienie mikro. Na rybek wybarwia się na wzór dorosłych po około miesiącu. Dorosłe ryby mogą wycierać się nawet co 2 tygodnie. Uwaga! Zarówno ikra, jak i na rybek w początkowym etapie życia są bardzo wrażliwe na światło. Na rybek można karmić pokarmem lub w płynie lub w postaci pyłu. No to też jest chyba oczywiste. Dobrze, to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku informacji więcej. Jeśli ktokolwiek wszystko wiedział, no to dobrze. Nawet ja paru z tych rzeczy nie wiedziałem. A miło czasami sobie tak poczytać, nie? Tym bardziej właśnie podzielić się tym z wami. Dobrze. Zobaczcie. Rogatek. Będę z nim musiał niedługo zrobić porządek. Ale jak będę miał jakieś właśnie młode głupika, no to fajnie, będą się w nim kryły. Tylko że jest problem, bo on zasłania praktycznie całkowicie światło. Jak możecie zauważyć na tej dużej żabienicy, nie tym małym. O, widzicie, zgniłego liścia. Muszę go wyciągnąć. I jeszcze z takich przykrych spraw, to nie wiem, czy kojarzy ktokolwiek z was, miałem takiego żółtego samca kropki, czarne, ładnym, taki endlerek. Wpłynął mi za, nie wiem, czy będziecie wiedzieć, o co chodzi, tu mi wpłynął za ten, muszę wyostrzyć, dobrze. Wpłynął mi tutaj za ten, jak ja to mówię, stojak na filtr. Od góry wpłynął, nie mógł się wydostać. Jakbym go zobaczył, to mogłem go wyciągnąć i pewnie by żył dalej. Tylko że ślimaki, i to nie ampularie, tylko te małe główienka, weszły do niego od góry i go zjadły żywcem. No, taka dość nieprzyjemna sprawa, smutna, bo liczyłem bardzo na jego potomstwo, ale tak średnio. W ogóle jestem bardzo ciekaw, jak możecie zauważyć, mam tutaj dwa takie samce, tego i tego tutaj. Takie czerwono-fioletowe, oczy mają taką i właśnie różowo-fioletowe. Słońcu, plus jeszcze jedna samica, też tego samego koloru. Nie miałem takiego samca, prędzej po samicy, ale na pewno samica też taka nie była, nie? Może kojarzycie, miałem takiego samca głupika, samicę głupika z taką czarno-czerwoną płetwą tylnią, to by się w sumie zgadzało, ale reszta to nie wiem. Dobrze, bo ten odcinek będzie za długi, jak w sumie każdy inny. To tak kończąc, mogę wam powiedzieć jeszcze kolejną przykrą sprawę.
Nie mam pojęcia dlaczego, ale zostały mi chyba dwie ampularie, dwie albo trzy, no. Nie, trzy, widzę trzy, dobra. Trzy ampularie, nie wiem czemu. Po prostu od czasu do czasu widzę pustą muszlę i to wszystko, nie? Parametry są mniej więcej takie jak zawsze. Moje stałe. Kiedyś ampularie się u mnie dobrze trzymały. Kto kojarzy stare odcinki, ten wie, ale teraz to nie wiem za bardzo, co tu się mogło stać. Dostaję pokarm specjalny, własnoręcznie robiony. No nie wiem, jak ktoś ma jakiś pomysł, to może się podzielić tym w komentarzu. Dobrze, to ja się z wami żegnam, bo ten odcinek jest masakrycznie długi. To do następnego odcinka, cześć.